sprawdzamy kieszenie i sprawdzamy różne rzeczy, dlatego że mogą być ślady po ludziach, którzy tu byli, w sensie bilet, jakieś przeróżne papiery. Teoretycznie może być nawet paszport. I chodzi o to, że jest w tej chwili poszukiwanych kilkadziesiąt osób, o których nie wiadomo, co się z nimi stało. Ja chcę zostać anonimowym z tego powodu, że niestety, takie ja mam poczucie, to jest moje osobiste odczucie, że w tym kraju władza pobłaża nacjonalistom, którzy uważają hasło Polska dla Polaków, jak pewnie we Francji, Francja dla Francuzów i nie wiem, cokolwiek, Niemcy dla Niemców i tak dalej. Więc jest jakby niebezpiecznie, tak? Nie wiem, za jednym razem przyjdą i zniszczą samochód, ale za drugim razem, kiedy jestem sam, przyjadą i no może to się dla mnie źle skończyć. I to jest jedyne, czego się boję. Tak. Idziemy tak, że ja idę, wybieram trasę. Ty idziesz tak, nie wiem, 20-50 metrów ode mnie po jednej albo po drugiej stronie i po prostu obserwujesz teren, co się dzieje. I żeby nam było łatwiej się poruszać, żebyśmy się nie zgubili, to ty się trzymasz mnie. Ja jestem trochę taki nastawiony na zadanie, tak? Czyli ja wchodzę tutaj i mam roboty do wykonania i za bardzo się nie zastanawiam nad tym całym klimatem tego miejsca. Dopiero jak się wraca do domu, to po jakimś czasie człowiekowi to wszystko schodzi, adrenalina i wszystko wraca i się zaczyna zastanawiać. Ten, jakbyś zawiązywał. To jego można powiesić bez problemu. Natomiast wodę, to jest suche, wiesz, to się może chyba złamać, albo bliżej musisz. My rozwieszamy pakiety takie ratunkowe, w których jest suche jedzenie, w tej chwili jest przynajmniej butelka wody, te suche jedzenie to jakieś batony proteinowe, czekolada, musy, mleko skondensowane. Taki pushback. Wtedy oni ich ładują jak popadnie. Generalnie jest panika, płacz. Wtedy bardzo dużo rzeczy zostaje. Takich w sensie świadczących o nich, kim oni byli. Tu to mam raczej wrażenie, że po prostu była jakaś przebieralnia. Po prostu przebrali, siedzieli, przenocowali albo odpoczęli i poszli dalej. Zrozumiałem, dotarło do mnie skala problemu, jak zaczęły się trupy. Dotarło do mnie, że za chwilę wyjdę rano z domu i pod płotem albo w pobliskim lesie znajdę martwego człowieka. I to było, jakby było, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, dla mnie moment przełomowy. Po prostu powiedziałem, że nie, tak nie będzie. Ja nie będę znajdywał moim poddobym trupów, kiedy ja po prostu sobie będę siedział, nie wiem, w ciepłym domu, przy kominku, z herbatą, kawą, spał, jadł obiad, pod pierzynką, cokolwiek. A za potem będą mi ludzie umierać. I szczerze mówiąc, pewnie, że interesuję się polityką, ale w tym aspekcie mnie to w ogóle nie obchodzi. Po prostu w moim lesie nie umierają ludzie.